Kochani, jesteśmy w tym momencie na ulicy, może nie będę zdradzać nazwy, pięknej ulicy w Krakowie pod Wawelem, czyli tak naprawdę ulicy moich rodziców i mojego dzieciństwa. I stoimy pod naszą kamienicą i pod balkonem pełen, który powinien być pełny płonących róż, ale powiedzmy sobie szczerze, czekamy jeszcze na rozkwit. To jest o tyle fajne miejsce, bo wszyscy w okolicy tatę znali, kochali, lubili i czuł się to jak w domu po sąsiedzku, nie na estradzie, nie na scenie, tylko po prostu po sąsiedzku, do tego stopnia, że co rano, wtedy kiedy bywał, oczywiście odpoczywał, wychodził na balkon, ćwiczył na trąbce. Nikt nie miał nic przeciwko, było głośno, echo się niosło, tu obok jest Wisła, albo na skrzypcach, ale częściej na trąbce, nie wiem, czy to był rodzaj ogłoszenie, że jestem w Krakowie i jestem w domu, może tak. I tak naprawdę, jak to na wsi, w Rosie, na trąbce, tak i tu, na balkonie, odgrywał Zacznij od Bach. A tu mamy taki nasz punkt zborny rodziny, ponieważ moi rodzice mieszkają 50 metrów stąd. Ja mieszkam 50 metrów stąd. Z wnukami i w momencie, kiedy ojciec odprowadzał wnuki ze szkoły muzycznej, to spotykaliśmy się tutaj i ja mogłam je spokojnie odebrać, a że on uwielbiał odprowadzać dzieci, to przyprowadzał tu jeszcze inne wnuczki swoje oraz ich przyjaciół i to był taki nasz punkt zborny. Również kiedy szliśmy na gorącą czekoladę do rynku, którą Państwu zaraz pokażę to miejsce, to wszyscy umawialiśmy się tutaj po wyjściu z domu i ulicą Grodzką szliśmy do rynku. Słuchajcie, piękne miejsce, Grodzka, bardzo piękny trójkąt bermudzki kościołów. My oczywiście tędy zawsze idziemy do rynku, zawsze szliśmy do rynku i wracaliśmy. W ten punkt zborny, o którym rozmawiałam. To jest fajny placyk, przepiękny, Marii Magdaleny, na którym zawsze rowerzyści krążą. I tata zawsze się dosiadał, zresztą jest kupa zdjęć i śmiechu, jak on jeździ z nimi na rowerach, tak po prostu przechodząc dalej. Cudne kościołki, w których odbywają się śluby, chrzty, wszystkie nasze rocznice Piotra i Pawła. I kilka restauracji, które warto by zwiedzić, ale może Kraków jest pełen tych miejsc, więc nie będziemy przesadzać, chodźmy dalej. No, wydaje się, że ogromnie długa jest nasza ulica Grodzka, ale i pełna przystanków. No ale cóż, taka jest prawda i najpiękniejszy spacer, Droga Królewska. Tu jest taki cudowny narożnik, gdzie nasze wszystkie wnuczki, my też, tylko my tak właściwie, tylko jako świadkowie, piły sobie z tatą gorącą czekoladę. I to miejsce działa, hula, dzieci tu przychodzą, a myśmy mieli po drodze, więc jakiś taki się to tradycyjny moment spaceru zrobił, że dziadek na zewnątrz siedzą, popijał z dziećmi czekoladę. Dotarliśmy do szarej restauracji, tu jest cały ten budynek, gdzie wszyscy spotykaliśmy się na zupę rybną, najlepszą zupę rybną w Krakowie. Słuchajcie, nie zmieniła się, my wciąż tu przychodzimy, wciąż siedzimy w tym oknie. No taki kolejny punkt, absolutnie tradycyjny od 20 lat. To jest takie miejsce, gdzie spotykają się wszyscy krakowiacy, ale też i mieszkańcy Krakowa. My wbrew pozorom chodzimy po rynku, spotykamy się na rynku. Nie uważamy, że to jest to miejsce stricte turystyczne. Także i kwiaciarki, i pracownicy Kościoła Mariackiego, i pracownicy restauracji, kelnerzy. Wszyscy po prostu wiedzieli, że jak idzie Zbyszek, to ma swój stolik, wszyscy się z nim witali. Tata zresztą też się z wszystkimi witał, stąd z tego jest znany, z tej bezpośredniości. Rozdawał autografy, siedział sobie tu jak król pod ta rynku i rozdawał autografy. I to były takie fajne, miłe momenty. Myślę, że dla niego również. Tata uwielbiał rozdawać autografy. A i takie pytania są, jakie miejsce miał Zbigniew Wodecki na ziemi, nie tylko w Krakowie. I rzeczywiście miał wieś, którą kupili z mamą, my tak nazywamy wieś, czyli dom z ogrodem i tam chodził i grał między zbożami i rosą również i odpoczywał. A tu było jego miejsce, które na pewno było sentymentalne i ważne, bo tu mama mojego taty, babcia Irenka, miała swój koncert, sopran, mezzosopran, przepiękny. Tu w szkole obok uczył się ojciec, tu uczyliśmy się my i jego wnuki, które odbierał z radością za każdym razem, kiedy przyjeżdżał do Krakowa. Więc to jest takie nasze wspólne miejsce na ziemi, szkoła muzyczna podstawowa Basztowa 8.
Pytają mnie wszyscy, czy tata zawsze chciał być muzykiem. No myślę, że tak, skoro grał od dzieciątka na skrzypcach i ćwiczył. I tak naprawdę było jasne, że w jego życiu muzyka jest ogromnie ważna, choćby, mam odwagę powiedzieć, chyba najważniejsza. Tata dalej nam gra, tata z nami trochę występuje wręcz, dlatego że mamy od 7 lat festiwal Wodecki Twist w Krakowie, na który fani wszyscy przyjeżdżają. Gramy, śpiewamy tę muzykę, nowe pokolenia grają i śpiewają. Kraków jest bardzo wodecki.